łatwa wygra z Włochami, to chyba nam kamień spadł z serca. No na pewno, bo Włosi zawsze niewygodny przeciwnik, ale dzisiaj zdecydowanie zdominowany przez nas zespół. Te elementy, które normalnie Włosi mają mocne, to dzisiaj nasz zespół miał mocne, w związku z tym nie było problemu, ale no lepiej, jak mówi stare przysłowie, lepiej wygrać niż przegrać, szczególnie kiedy się przegrywa jeden mecz dosyć taki niespodziewanie, to wtedy to buduje na pewno drużynę. A czego pan się najbardziej obawiał przed dzisiejszym meczem? Właśnie tego, czy nasi nie będą troszeczkę niepewni po tej porażce z Iranem? Nie, oni zawsze odpowiadają takim charakterem, także po przegranym, no do tej pory odpowiadali charakterem. Najbardziej się bałem zagrywki Włochów, żeby wytrzymało nasze przyjęcie. Okazało się, że było odwrotnie, bo nasz zespół zagrywał naprawdę i rozsądnie, i mocno, kiedy trzeba. Włosi nie mogli sobie dać rady z zagrywką. W związku z tym ta ich cała teoria, ich siatkówki została tutaj zdominowana przez nasz zespół, bo my serwowaliśmy mocno, oni nie mogli sobie z tym dać rady. No to jest chyba właśnie jeden z elementów, a może nawet najważniejszy, który nam wyszedł w tym meczu, czyli zagrywka w stosunku do tego, co nam słabiej szło z Iranem, prawda? Ta zagrywka zadziałała dzisiaj bardzo dobrze. Zdecydowanie tak. Zagrywka i szczególnie tutaj, no Bartek się wyróżniał dzisiaj, Leon pomagał, ale kiedy trzeba było te takie skróty, takie floty, dobrze widocznie taktyka była rozpracowana, bo ci, co mają zagrywać mocno, zagrywali dobrze. Ci, co słabiej, też trudno, w związku z tym rozbiliśmy całą taktykę Włochów i no, widać było w trzecim secie, że oni padli zupełnie mentalnie, już się poddali i dobrze im z tym, bo każdy przeciwnik w następnej fazie, trzeba pamiętać, że to jest wstępna faza turnieju i Włosi dokładnie, jako znani taktycy, o tym wiedzą, nie napinali się, bo wiedzieli, że nie wygrają, natomiast bardzo dobrze my, bo budujemy charakter. No i teraz właśnie mamy te dwa mecze za sobą z teoretycznie najmocniejszymi przeciwnikami w tej grupie. I powinno być już z górki Wenezuela, Japonia, Kanada. Taka będzie teraz kolejność naszych meczów. No raczej się nie spodziewamy tutaj już przeszkód. Nie możemy się spodziewać. Na pewno Kanada tu jest wyrosła na takiego przeciwnika, bo z Włochami mało brakowało, by wygrała też 3-0. To jest trudny przeciwnik, no ale zdecydowanie słabszy od tych, których już mamy za sobą, w związku z tym. Ale ważne są każde mecze, bo to się buduje zespół, buduje się na te mecze najważniejsze, na ten słynny ćwierćfinałowy, który trzeba, no, żeby do czwórki się dostać, wygrać. Ale ja cały czas myślę, że ten finałowy najważniejszy, ten zespół się buduje na finał. Czyli tak specjalnie nie patrzymy teraz, które możemy zająć miejsce w grupie, bo to jeszcze się wiele może wydarzyć. Troszkę też od Iranu pewnie zależy, bo Iran na razie bez porażki. Czy pierwsze, czy drugie, bo to pewnie będzie któreś z tych dwóch. To powinno nam spędzać sens powiek, czy raczej się nie zastanawiasz nad tym? No nie. Ja myślę, że trzeba budować formę na te finałowe mecze, bo to jest, myślę, że widzimy w trudnych sytuacjach, że Amerykanie wygrali z Włochami, Włosi, a z Amerykanami łatwo. W związku z tym wszyscy tu szlifują sobie formę na te najważniejsze mecze, ci, którzy teoretycznie będą walczyli o medale. W związku z tym budowanie formy na finały jest najważniejsze. Co się panu najbardziej podobało w dzisiejszej grze, a co może mniej, nad czym jeszcze tutaj muszą popracować, czy czego zabrakło, czego może było za mało? No na pewno podobała mi się zagrywka, bo dzisiaj dominowaliśmy na zagrywce zdecydowanie Włochów, jeżeli będziemy tak serwowali i w takiej formie. Podobało mi się również, że rozgrywający, czy Fabian pamiętał, że nie ma tylko Bartka i Leona, ale kiedy mógł, to dawał też innym. Wystawiał do śliwki, pomimo że on trochę wstydliwy jest na początku tego turnieju, no bo nie ma doświadczenia. Ale żeby nabrał doświadczenia, musi nabrać pewności. W związku z tym, kiedy była piłka taka łatwia, czy wynik był taki, to Fabian próbował brać też do niego, bo wiadomo, że dla niego to jest trudny turniej. Miał być takim zawodnikiem do zmiany, pomagać, a na razie jest szóstkowym. I muszę przyznać, że daje sobie później radę. Na początku zawsze ma trudno, ale potem jakoś się rozkręca. Myślę, że cała ta taktyka fajna, bo trzeba pamiętać, że w trudnych momentach rozwiązują problemy, czy ten sławny Mr. Schmidt z Pulp Fiction, że kiedy jest trudno, to czy Leon, czy Bartek dzisiaj wyjątkowo w dobrej formie,
po dwóch kawach, bo nie tylko w ataku, ale i w obronie się spisywał bardzo dobrze i w zagrywce. Ale najważniejsze jest to, żeby nie zapomnieć o taktyce, bo gra cały zespół i na pewno jeden czy dwóch ludzi nie da rady wygrać turnieju. Po meczu Heinen taką wypowiedź słyszałem na gorąco, że no, obawiali się tego, bo w sytuacji 0-2 to troszkę by się zrobiło słabo, zwłaszcza, że bardzo rzadko się zdarzało, chyba jeden był tylko taki przypadek, że zespół Heinena dwa mecze z rzędu na jakimkolwiek turnieju przegrał. No, to po pierwsze prawda, po drugie fajne jest to, że odpowiedzieli charakterem, że trochę nerwowości było, to widać w obronie przede wszystkim, ale wytrzymaliśmy przyjęcie zagrywki i tu nawet nie chodzi o to, żeby dwa mecze przegrać czy wygrać, tylko żeby odpowiedzieć lepiej. Kiedy się zagrało jakiś taki słabszy mecz i się przegrało, to drugi mecz, żeby budować drużynę, charakter, to najważniejsze, no być takim, mieć ząb do grania. I dzisiaj to się sprawdziło. No i na koniec jeszcze ten taki bardzo pokrzepiający nas obrazek pod koniec trzeciego seta, kiedy na boisku pojawił się Michał Kubiak, prawda? No na pewno, to świadczy to o tym, że podejmuje próbę. Nie wiemy jaka kontuzja, ale jakaś kontuzja była. I na pewno Kubiak w tych trudnych momentach no może bardzo pomóc, kiedy Śliwka troszeczkę ma nerwowe ręce. I no tu każde ręce są potrzebne, żeby tak się, jeżeli można się tak wyrazić. I wiadomo, że Kubiaka przede wszystkim, no bo ma bardzo wielkie doświadczenie, jest zawodnikiem więcej technicznym i życzymy jemu i sobie, żeby jak najszybciej się wyleczył. W sumie chyba ta sytuacja nie jest taka zła, bo jeżeli on dochodzi już pomału do siebie, a teraz mamy trzy mecze, w których on, mówmy się, nie jest niezbędnym ogniwem, to może się spokojnie przygotowywać na to najważniejsze spotkanie. No tak, ale żeby się przygotować dobrze, powinien też grać. Nie można tak nagle nie grać pięciu meczów z rzędu i wejść. Oczywiście jeden mecz może zagrać taki doświadczony zawodnik, ale ja mam nadzieję, że jak najszybciej ta kontuzja zostanie wyleczona i żeby mógł sobie popróbować przynajmniej seta czy dwa w każdym meczu. Bo to jest ważne, poznać ten zapach Igrzysk Olimpijskich na boisku, żeby nabyć doświadczenia. No to czekamy na kolejne spotkanie, kolejne przypomnijmy Wenezuela w środę. Bardzo dziękuję za ten komentarz i do następnego razu. Dziękuję, do widzenia.